Ubisoft przeszedł sam siebie. Myślałem, że po premierze Motorfesta do The Crew 2 nie pojawi się już żadna aktualizacja, a tu proszę. Cztery zupełnie nowe wydarzenia z cyklu Flashback, nowe pojazdy i nagrody, nowa przepustka Motorpass do odblokowania. What? The Crew 2, gra z 2018 roku. Po premierze nowego The Crew dodaje zupełnie nowy content. O właśnie, ostatnio był submit, mam nadzieję, że udało mi się zdobyć furkę, oby mi się udało. Była taka egzotyczna. Jest! Proto Lucky One Marble Edition. I miałem który poziom? O, całkiem niezły. Nie miałem jeszcze tego samochodu, jest to unikalna fura zdobyta w grze. W następnym odcinku sobie sprawdzimy jedną fajną rzecz z tym samochodem. I mamy, słuchajcie, zupełnie nowe wydarzenia. I nowe chyba samochody do zdobycia też. Mazda RX-8 Thunder Wave Edition. I tutaj jakiś Lotus Exige S. Edycja Rally Cross Ford GT Ruby Edition. Okej. Okay. Także są jakieś samochody, ja nie wiem, ja miałem sporą przerwę od The Crew 2, odkąd pojawiła się Forza Horizon 5 i trochę przegapiłem to, jakie samochody się pojawiały w tym czasie tutaj. Natomiast pojawiła się aktualizacja, która dodaje nowe rzeczy do The Crew 2 i z tego co czytałem, chyba będziemy mieli też powrót do takich edycji, które były wcześniej w The Crew 2 i których sobie nie zdobyłeś. Można będzie je zdobyć od nowa. Ale czekaj, to jest coś nowego. Flashback. Kiedyś chyba były takie pikselowe wyścigi. O kurde, co to jest? Practice Premium. Okej. Okay. Ej, ale mi się wydaje, że coś podobnego było kiedyś. Ale nie jestem pewny. No to chyba coś nowego. Kurde. Ej, ziomek, pikselowe tory w The Crew 2. A pierdolę, to jest coś innego, oni kompletnie przebudowali tę grę. Dobra, tutaj w Motorpassie, Motorpass to jest, no Motorpass, no na następny miesiąc kolejne rzeczy. To jest sezon 9, epizod 2. 9 sezon The Crew 2, po prostu. Kup Motorpass, możemy sobie to kupić. Kurde, akurat brakuje mi tych niebieskich punktów. No ale możemy kupić w The Crew 2, możemy sobie takie rzeczy kupić normalnie za gotówkę zdobytą w grze. O, coś już tutaj nawet zdobyłem, zobacz. Co? Dobra. I możemy sobie tutaj przejrzeć, jakie mamy furki do zdobycia. Tu jest jakaś M2. To jest ta starsza M2, nie ta nowa, z jakimś fajnym pakietem, jakaś specjalna edycja. Prawdopodobnie jak zdobędziesz sobie ten samochód tutaj, to będziesz mógł go sobie przenieść do Motorfesta. Tutaj masz Golfa GTI Dash Edition. Wow, ale takie nawiązanie do tych starych gierek, to będzie jadka dla boomerów. A tutaj mamy Proto Flashback. Z tego co zdążyłem się zorientować, to Proto chyba nie jest realną marką, tylko to jest taka wymyślona marka przez twórców tej gry. Ale poprawcie mnie jeśli się mylę. Jakieś takie kosmetyczne rzeczy, różne oponki, zobaczcie, tutaj mamy jakieś takie, o, śmiesznawe oponki w stylu japońskim, ja bym powiedział. Tutaj jakieś takie pikselowe serduszka. I tu mamy jeszcze takie ciekawe oponki. O! Patrzcie, jakie tutaj mamy felgi. Ja pierniczę, co to jest? Ziomek! What? What? A z przodu to koło jak wygląda? Ej no, what? What the hell? Okej, okay, to jest dobre. Ja to muszę sobie kupić. Tutaj mamy takiego sfinksa na dachu samochodu. Jakiś specjalny neon. Mamy tą BMW-kę fajną. A to? Co to jest? O my god, ej, to muszę mieć! Patrz, latają za tobą takie Batmanki, kurde. Nad dachem. To możesz sobie do każdego samochodu włożyć i podczas wyścigu coś takiego za tobą lata, czujesz to? Takie śmiesznawe oponeczki, jak z jakichś klocków czy coś. Taki efekt nitra mamy. Bardzo fajne. Ej, ja przeoczyłem ten samochód w ogóle. To jest z pierwszego poziomu.
koncept, taki Jaguar sobie do zdobycia jest. Szkoda, że nie można tych pojazdów obejrzeć sobie dookoła, zanim je zdobędziemy, prawda? Przydałoby się. Tak, także jest nowa aktualizacja, a z nią pojawiły się nowe aktywności do robienia, w tym nowe wyścigi. Zdobądź ostatni motorpas i jeszcze mamy prawdopodobnie... prawdopodobnie mamy nowe pakiety. Poczekajcie. Tutaj jest jakaś specjalna edycja Gemery na przecenie. O kurde, ale zobaczcie. Nie można sobie tego kupić. Kup pakiet. Możemy tylko za te niebieskie punkty sobie kupić tą Gemerę. Ale w żadnej wyścigowej grze z otwartym światem, nie wiem jak jest w symulatorach, to mnie poprawcie, ale z otwartym światem Gemery nie możemy sobie kupić. To jest jedyna gra Decru 2 i Decru Motorfest, gdzie możemy sobie nabyć ten samochód i nim jeździć. Tutaj mamy jakiegoś KTM-a w pakiecie. To pewnie jest do tego nowego summitu taki pakiecik zrobiony. Kosmetycznych rzeczy mamy trochę, jakaś taka świecąca opona, nie podoba mi się. I Nitro Agent, ale to chyba mam. No, takie jakieś rzeczy tu zostały dodane. Okej. Dobra, to ja bym sobie sprawdził w takim razie, jak wyglądają te nowe aktywności. Zobaczmy sobie. Czekaj, ja już coś z tego robiłem chyba. Czy nie? Bo tutaj widzę, że mi się wykonało. Tak mi się coś kojarzy. Coś kurczę robiłem takiego. Dobra. No w każdym razie jest to też jakaś tam nowa aktualizacja i możemy sobie do tego powrócić. Jedziemy, zobaczymy sobie to. O, to jest na marginesie nowa furka, która no, wygląda kosmicznie. Cały przeszklony dach. I to chyba nie jest też realna marka, co? Sztos. Ej, ja dopiero w Decru Motorfest zwróciłem uwagę na to, że jak się patrzymy za siebie, to widzimy tył samochodu. Tutaj też tak jest, ale ja nie pamiętałem tego, bo za dużo grałem w Fordze i nie pamiętałem, że tutaj jest ten tył samochodu. To jest takie genialne. O, pojawiły się już jakieś takie kwadratowe rzeczy, jakieś takie klockowe. Tu mamy, to jest hypercar, okej. Ja mam nieulepszony samochód, ale to jest na pierwszym poziomie, więc powinienem sobie dać radę. I zobaczcie, mamy takie klockowe sprawy. Tylko kurczę, mi się wydaje, że już to widziałem gdzieś. Mi się wydaje, że już to kiedyś jechałem, ale bardzo dawno temu. Zobacz jakie mamy tutaj fajne rzeczy. O kurde, jak ten samochód skręca. Ja gram oczywiście na padzie w Decru 2. Nie da rady grać na kierownicy, ale w Motorfeście jest już fajnie pod tym względem. Ej, no i patrzcie, jakie tu są małe, fajne zegary, jaka mała mapka, którą możesz sobie ewentualnie powiększyć. Strasznie mnie denerwuje w Motorfeście to, że masz taką wielką mapę i takie wielkie zegary, które pokazują ci, ile jedziesz i gdzie jesteś. Wolałbym, żeby można było zmniejszyć ich wielkość, bo są za duże. Ty, tu nawet zrobili takie fale kwadratowe. Wyobraź sobie na przykład do Fordzy taką aktualizację. Oni by chcieli gdzieś ze 100 zł za taką customalizację, nie? Żebyś musiał kupić jakieś DLC albo coś takiego. A do Decru? Proszę bardzo. Cyk. No śmiesznie to wygląda, ale spoko, nie? I tak, teraz mamy od 13 września mamy Gemerę do kupienia, czyli powracają te takie specjalne edycje samochodów, jeśli ktoś się przegapił. Ja się bardzo z tego tytułu cieszę, ale ciul dużo kosztują te samochody, bo w tym pakiecie Gemera, no trzeba na nią kupę siana wydać. W Decru 2 do tej pory wszystkie te specjalne edycje samochodów można było zdobyć sobie za realną kasę w grze. Trochę mi to nie pasuje, bo 200... Ile to jest? 224 tysiące tych kredytów Crew Points. To jest jednak dużo. A wcześniej można było zdobyć te samochody w submitach, nie? Jeśli ktoś przegapił, no to teraz musi bulić, jeśli faktycznie mu zależy na tych autach. A, dobra. Teraz patrzę, że powróciły te eventy pikselowe, ale pojawiło się też kilka nowych. Także, słuchajcie, no jakaś tam aktualizacja jest, tak? O, tu jest tak na marginesie ta specjalna edycja Gemery. Ona ma pakiet, jakieś malowanie, nie? Samochód można sobie chyba normalnie kupić w grze, to nie jest nic nadzwyczajnego. O, tak sobie wygląda podczas jazdy, sobie można przetestować.
Musiałbym sprawdzić, ile to kosztuje, ale podejrzewam, że gdzieś koło 60 zł, nie? No, moim zdaniem, no nie opłaca się, nie ma szans, no. Fajne są te wersje, fajne są te bodykity. Pewnie zobaczyli, że do Need for Speed'a dodali jeden bodykit, pakiet poszerzający do samochody, który już istnieje w grze, który kosztuje 6 dych i stwierdzili, hej, ludzie to kupują, no to my też zaczniemy to sprzedawać, nie? Czemu Need for Speed ma zarabiać więcej, skoro nasza gra jest lepsza? No i też wprowadzili taki sobie pakiecik. To jest moja teoria, niekoniecznie prawdziwa. Tak, ale ja Gemerę mam i ona chyba nawet ma jakiś tam pakiet poszerzeniowy. Czy poszerzający? A, musimy sobie tu dyscyplinę wybrać, hypercar i Koenigsegg. Mam tych hypercarów dużo, jakoś mi tak bardzo nie zależy na tym, żeby, wiesz... O, i zobacz, tak wygląda moja Gemera z kolei, więc... No niedużo się różni, nie? Ma trochę ten inny pakiet, ja ją zrobiłem sobie we włóknie węglowym. Też ma jakiś tutaj taki ciekawy spoilerek, nie? To jest ten sam samochód, tylko tamten po prostu troszeczkę inaczej wygląda. Moim zdaniem nie jest warty tego, żeby go kupować za realną kasę. Myślałem, że będzie można go kupić, nie wiem, za jakieś 3 miliony albo coś takiego, ale w ogóle nie ma takiej opcji. Wiesz, myślę o tym w kontekście przeniesienia sobie tego do Motorfesta, no nie? Z tego co widzę, to w listopadzie też pojawi się w submicie do zdobycia samochód taki pikselowy, więc jestem strasznie ciekaw jego. A na ten moment ja chyba sobie po prostu zarobię kasę i kupię sobie tego Motorpassa, bo można sobie to kupić normalnie za gotówkę w grze. Jak chcecie mieć dużo kasy w Decru 2, to koniecznie zobaczcie sobie mój poradnik odnośnie tego, jak szybko zarabiać hajsy, żeby... O, zresztą chyba ten samochód nawet ma być jako pikselowy. Co tutaj jest na tym obrazku? A, tutaj mamy nawet newsy odnośnie tego wszystkiego. Tutaj mamy submity, więc tutaj mamy te nowe autka. Tutaj mamy zdjęcia community, czyli społeczności. I tyle, nie? Także zajrzyjcie sobie na ten mój poradnik. Jak chcecie sobie jak najwięcej samochód z Decru 2 przenieść do Motorfesta, tam możecie się dowiedzieć, w jaki sposób zdobyć ikonę 9999 w bardzo krótkim czasie. Tak, jeden dzień na przykład. I potem na wyścigu Nowy Jork zdobywać sobie po 1,5 miliona. Lekko. Za każdym razem. To jest Nowy Jork i można 1,5 miliona sobie zdobyć. Także hej, ja i tak jestem w szoku, że dodali nowy Motorpass, nowy update do gry, która generalnie jest już skończona. Była aktualizowana praktycznie miesiąc w miesiąc od 2018 roku, czyli już 5 lat. I mimo po wypuszczeniu nowej gry, dalej jest kolejna aktualizacja. Rozwala mi to czachę. Nie wiem jak wam, ale dla mnie to jest... Nikt wcześniej tego nie robił, zwłaszcza w krainie gier wyścigowych. Ogromny plus dla Ubisoftu, wielkie brawa, oby tak dalej. Naprawdę sztos. Dzięki wam, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Cześć.